Witam bardzo serdecznie z tej strony Konti w materiale z serii Pierwsze Wrażenia, której dawno u mnie na kanale nie było. Dziś na tapacie gierka Minds and Magic, która na pierwsze wrażenie, jak widziałem screeny i mniej więcej jakieś takie tutoriale i tak dalej, nie tyle tutoriale, co trailery, sorry. To pierwsze skażenie miałem, że jest to krzyżówka Warcrafta, Heroesów i Tower Defense jakiegoś. A dopiero później, jak się okazało, jak przeczytałem notatkę od twórcy, wydawcy za pośrednictwem platformy e-mailer. Które, dzięki której otrzymałem kluczyk do tego tytułu. Jest to gra typu Tower Defense Auto Butler, coś pokroju Legiona Legion TD, która pierwotnie powstała też w formie mapki, ale do Starcrafta, dwójki w tym przypadku. No i jak się okazuje, gra od 2018 już jest dostępna we wczesnym dostępie. Wersja 085, widzicie w prawym dolnym rogu, na Steamie. I, i, i... nie miałem pojęcia o istnieniu tego tej mapy, tej, tej gry, zwłaszcza przez to, że nie grałem za bardzo w StarCrafta 2. Tak więc na ten moment gra oferuje nam kampanię dla jednego gracza oraz multiplayer 1 na 1. W przyszłości ma, mają być też tryby 2 na 2 i 4 na 4 chyba. Tu jak widzicie jest od razu dostępne jakieś elo. Dwóch builderów mamy, jakiś grant orkowy i jakaś chyba uczniczka elficka. Więc, y, oczywiście, no, zagram sobie kampanię, nie będę od razu się odpalał na żadne multi. Czy coś, jak widzicie, też jest właśnie ranking tutaj, e, global ranking, e, Elo 1600 startowe. E, czyli można rzec, że jestem, jakbym wygrał jakąkolwiek jedną gierkę, to od razu będę gdzieś tutaj w topce. Tak więc pewnie mało osób to gra, aczkolwiek e, ciężko stwierdzić. Lecimy z kampanią, zobaczymy, jak to wygląda. 20 kilka map jest chyba w kampanii, dla jednego gracza, jeżeli się nie mylę. Coś tu nie ma dźwięku. Może się za chwilę pojawi, bo dziwnie to wygląda. Okej. Okay. Zobaczymy. No zaintrygowała mnie gierka. Dostałem ten kluczyk jakiś czas, jakiś czas temu. Jakiś czas temu i stwierdziłem, że wygląda fajnie, więc przetestuję. Aczkolwiek czego nie mam dźwięku? Czy to bugowane jest? No, jakiś taki bardzo słabo przybijający się dźwięk. Może coś mam ściszone? Zaraz wejdę w opcję i zobaczymy, jak się ten krótki filmik wprowadzeniowy skończy. To jest nasz zameczek, którego musimy bronić. Dziwne. No, nie ma dźwięków. Resume Game. E? Ciekawa sprawa. Może coś zacznę budować. Dobra, co my tu mamy przede wszystkim? Build units to protect castle. Need resources? Build minds. Upgrade existing units to. Klikam tam. Millie Troll Support Goblin Magical Ogre Monster. Eee, tu mamy jakieś owieczki, tu mamy jakieś rzeczy. Eee, castle Building. To to jest. Drill Beam. Czekajcie, bo zaraz mi się fala odpali za 13 sekund. A ja na razie nie wiem, co tu się dzieje. Jeszcze go. Next Wave. This Wave. Jakieś jednostki bym chciał pobudować jakieś surowce. Dobra, postawimy jakiegoś orka na przodzie. Dobra, on kosztuje mnie złotko. Dobra, jakieś dźwięki są. Mhm. Dobra, zdążyłem w ostatniej chwili postawić. Jakieś dźwięki są. Muzyki nie ma, może po prostu jej faktycznie nie ma. Eee, zróbmy trochę głośniej, bo widzę, że jest zdecydowanie za cicho. Okej, okay, coś lepiej. No dobra, jakiś goldzik mi wpada. Eee, tu mam co? Spele można wykorzystywać również tu. Następna fala Bruce Minor. Bruce Minor. Dobra, żeby mieć surowce potrzebuję kopalni. Firebolt, permanent, burn, single monster, tu jest jakiś support unit. Nie stać mnie na więcej. Drill beam. Eee, aha. Dobra. Gold found. Co ja tu mam zrobić z tego? Eee, za 10 golda mogę sobie drill beama zrobić. <laughs> nie do końca rozumiem o co chodzi. Aha, bo ja kampanię zacząłem, a tam był tutorial. No nic, no tak trochę na żywco polecimy. Firebolt. Zobaczymy czy moje ziomki sobie tu dadzą radę. No dodatkowo już leczy ten troll, nie dystans to jeszcze leczy, więc spoko. Eee, no dobra. Tu mogę coś... Za 10 golda, aha, rozszerzyć mogę zasięg jakby. Do no teraz dosięgam tutaj. I Mogę surowce pozyskiwać z tego, na to wygląda. Nie wiem. E, plus 4 to, to co rundę, pewnie co fale będę dostał, pewnie plus 4 golda. 29, to nic nie kupię. E, Drills, rocks and monsters. Rage, buffs, damage. Freeze, czary. Nie mam many Tu mam jakąś studnię. Tu mam jakiegoś. ...cosia też. Cyk. Nie wiem, co zrobiłem. 12. 16. Dobra. Następna fala nadciąga. No, ok. Mogę drillować mobki. Aha, No i tu ogólnie mam dużo fajnych rzeczy. I tu mam zasięg zwiększać swojego zamku. Co robi, Bra Increase castles, z HP, Admiral, Increase HP, Region. Eee, Castle gets 50% damage, forage upgrade. Tu mięso, 5 mięsa. Co, jakąś jednostkę by... o, mogę upgradeować, ale za drogie. Sell unit. Upgrade. 29 sekund. potrzebuje pewnie kolejnego jakiegoś Ork Brawlera, tam Bruta. I tu mogłem sobie to zrobić za 12 plus 2 żelastwa teraz będę miał, to jest to... Aha, plus 1 tego, dobra, to... okej. Okay. Czyli się nie buduję budynków, tylko po prostu jakby za złoto odblokowuję, czyli co rundę teraz dostało jeden ten e, Arcane Orb, czy jak to zwał tak zwał, plus 2 e, Irona, 2 mięska i 4 golda. Plus dodatkowo golda jeszcze dostałem oczywiście za zabijanie mopków. Mhm. Dobra, e, ciutkę za głośno jest teraz. Dobra, tak 78 będzie optymalnie. No dobra. Okej, okay, fala wygrana. E, Cała ja potrzeba, żeby spele mieć. Buffs damage. to są dodatkowe spele? Mogę tu opracować pewnie za to. A, mi się cały czas to klika. 43. Mało złota. Co mi zwiększa przyrost złota? To mi zwiększa przyrost złota, tak? Tylko, że jednak będą szły jakieś... Nekromancery teraz, ja bym jednak, kurde, jeszcze tu poszedł w jedną jednostkę, tak mi się coś wydaje. W zamku można opracować jakieś rzeczy fajne. Cast weakness spell that Reduced targets damage for each upgrade. Mm, no ciekawie to wygląda, tak jak mówię, nie grałem w tego. Nie grałem... Metal znalazłem, dobra. Nie Grałem w tę mapę na Starcrafcie dwójce, więc dla mnie jest to coś nowego. Ludzie, którzy, na, którzy pewnie spędzili niemało godzin w tej mapce, na tej mapce w StarCraft'cie, to pewnie wsiadają mi od razu wiedzą, co się dzieje. Freeze a Unit, Rage, Firebolt, Single Master 200 Damage. Jaką jakieś bossy szły to wtedy. Eee... Tu jest ten gaz, nie, damage, chodzi level, drill beam fire, one fireball spells will damage bu bonus. Will damage bonus tu. Dobra, fire, złota bym chciał większy. Eee, za fire, mogę zrobić, za mięsko mogę zrobić. one golda i za złotko. Dobra, 9-4 co fire, będę miał teraz. Eee, tu mam jeszcze metal jakiś. 10 golda plus fire, domany. Dobra, domany. Zobaczymy, czy to to Ojoj, dość mocno biją. Oj, twardzi są przede wszystkim, ale myślę dam radę. Duli, dałem radę, nieźle, plus 94. plus więcej dostałem, czyli pewnie za. Aha, 45 pewnie za moby, plus 18 jak się z całą falę zrobi. No i 9,4 jeszcze dodatkowo bonus. 54, mógłbym sprzedać tego. Aha, 8 mięsa upgrade. A Troll potrzebuje 10 jakichś emeraldów, czy tam czegoś. Eee, 54 Trolla, kurde, mam za 72. Nie wiem co ja tu buduję, ale Drill bym rzucił. Kolejny kamień uciupkał. Nic nie znalazłem. Dobra, to nie dobrze go. Level 7 wave, tutaj jest po 20 chyba fal, czy ileś tam, nie wiem. Mhm. Dobra, teraz, aha, teraz idą te golemy, okej. Okay. No, oczywiście są typy, tough but weak. W sensie mało biją, ale są wytrzymałe. Bo tough but weak zabrzmiało tak, no. 48 plus 4 za zrobienie fali. Ten firebolt'y będzie rzucał. Mili support damages range unit, the explodes on death. A To ten eksploduje, nie ten eksploduje. Flame Eater. 74. Upgrade. 8 mięsa. Mam plus 2 mięsa. Farmę bym chciał w takim razie rozbudować, żeby więcej mięsa mi dawała. 2, 4. 2, 8. 4, 2. Dobra. Tu mam do fulla. Czyli 7 mięsa co turę. Eee, Okej. Okay. Drill widzę, mogę chyba raz na używać, chyba że mam dwa ładunki. Gold found, ok. Za 13 złotka można to Golda tutaj zrobić. Eee, 15 nadciąga. Fireballa bym rzucił na tych tu. Ciub. Rage, fireball, one charge left. Aha, trollami zabili. Oj, 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 oj. Nie mam leczenia. Dobra, jest ok. Fajne to, powiesz, że. Fajna ta gierka, udało się. Monster 500 życia. slow approaching enemies. Ich można będzie zamrozić. Granta mogę ulepszyć teraz, bo mnie stać w końcu. Ork apt, 720 życia, 32 damage. Jeden. 1... Co to jest za statystyka? Armor? Chyba defensywa. Stronger Arms and Armor, Heavier the Axe. Heavier the Axe. Mm -hmm. 12 tutaj złotko za 13 mogę to złotko zrobić serio metal 16 7 mięsa mana not enough money A to dlaczego ja potrzebuję tu pieniądze jak ja chciałem dać sami Aha bo nie ma mięsa dobra plus 7 mam a jeden posiadam freeze enemy No, ulepszony granci grobi robotę. Boom. nice. Plus 16 za falę. Dobra, jest. Dobra, dobra. 8. Eee, 27. Tu mam za 13. Półtora golda. Plus 1 mm. goblin. Magical. 10 many. Może uzbieram na goblina. Spróbuję na goblina uzbierać. Eee, plus 1 many za golda. Dobra, czyli w następnych dwóch turach będzie mnie stać. Żelaza mam mało. Tu mam food, tu golda jeszcze sobie zrobię. O, drill bima nie mam na razie dostępnego. To jest poza zasięgiem, żeby zwiększyć zasięg, to przypuszczam, że muszę. E, nie wiem, rozbudować zamek pewnie, żeby mieć więcej, więcej zasięgu. Tak, wzrosło i teraz dochodzi. Nie, nie dochodzi mi. Ale coś mi się chyba rozszerzyło. Mhm. Dajcie radę, dajcie radę, dobra. Dwajdę. Podoba mi się. 61, 15, 8, Goblin, 85. Teraz idą jakiś rok golemy. Damages anyone who damages him. Aha. Czyli ma jakieś ten. 72, jakbym jednego sprzedał. I zrobiłbym sobie aha. 5 kryształów ten troll. Oj oj oj, oj, oj to nie dobrze. Dobra, drugiego hardkara robimy w takim razie. i przy złotka zwiększymy zażarcie. Cyk, plus 96. Bo goblinek potrzebuje 10 many i 85 golda za falę będę miał 58, jeżeli przetrwam, plus e, 30. Czyli będę miał 88. To na styk, czyli muszę przetrwać falę. Z tego co widzę, to dwa te wzmocnione grunty powinny dać radę. Mhm, chyba jednak nie. Mhm, dobra. Zamek też na szczęście bije. Zamek też otrzymuje obrażenia, jak yy, strzela. Plus jeden. No, nie dostałem za end wave bonus. No, boss jakiś. Tauren. To jest problem. I to nawet bym powiedział rozpory. Mhm. Slows walking boss. Slows attack of a group of units. Boss 20% for 8 seconds. Aha. Upgrade i też zwiększa przyrost golda. Czyli warto w to iść. Freeze. Nie mam kształków. Mhm. Uh -huh. No dobra, Rage. Eee, dobra. Mhm. Uh -huh. Weak Arms. Firebolt. Mhm. Uh Radzą -huh. radę, czy nie bardzo? Trolu, lecz. Dobra. Na farcie. Plus 20. Dobrze. 128. No mógłbym teraz kupić, kurde, tego goblina. Tylko jest problem, bo nie mam many, bo zużyłem na spele Drill Beams. Drillujemy. Nic nie znalazłem. To kiepsko. No, eee, tego, żeby ulepszyć, potrzebuję 10 emeraldów, których nie znalazłem. A tu są emeraldy. Chciałbym mieć dość spory zasięg. Eee, no to jeszcze jednego orka ulepszę. I przyrost. Many pewnie zrobimy. Cyk plus 20%, plus 20%, plus tyk, plus tyk, plus 7 many na rundę. Eee, mięso 0. Mogę jakiegoś spela bez mięsa? Nie mogę. Firebolt, ale muszę mieć kurde 8. W spele są, widzę, tak jednorazowo, nie Czyli zużycie spela go zużywa. Nie ma, zuży jej nie ma. Zużyje i nie ma. Okej, okay, czy silne orki dadzą radę? Plus, powinienem być w stanie kupić goblina. Nie. No niestety, żeby się do emeraldów dostać, to dość sporo musiałem powiększyć ten zasięg. Drill beam. Hmm. Nic tam nie ma. No dobra. Spell, Swamp, Fireball, Rage, Poison, Rust, Regeneration, Weak Arms. Nie wiem, dużo ich tu będzie szło, więc spróbujemy może tego Weak Armsa zrobić. W międzyczasie przyrost jakiegoś mięska bym sobie zrobił. Nie mam więcej mięska w zasięgu. Tu jest mięsko, ale jest poza zasięgiem. Tu mógłbym sobie zrobić met przyrost metalu. 6. Mhm. Mm Jakieś nie Niefajne. Trollu lecz. Ale da radę. Dobra. Jest Gites. No okej, będę mógł tego gobina teraz zrobić. Jaki on ma zasięg? Cztery. Ten ma trzy, czyli zanim go postawię. Magician. We have a magician here. drill beam. Sick. O, mana. Mana, mana, ty, ty, ry, ry, ry złotka. za żelastwo mogę podbić i za mięsko mogę. O, oh, emeraldów nie mam. Muszę rozwijać zamek. Castle cast poison. Adds all three range to castle's area damage for each upgrade. Castle's cast weakness spell that reduces target damage by 10% for each upgrade. Uh, fire rate per upgrade i HP, more armor and HP region. Wow, ale ci biją. Mhm. Mm Fartownie. Hmm. Jak ja mam rozszerzyć? Nie mam mięsa. O, jak mam zwiększyć zasięg? Dobra, za niedługo nie miał wymaksowanego tego drilla tutaj. Plus 6, plus 7, tu bym mógł lepszyć. Tu mnie nie stać, Bossy zaraz będą jakieś szły magogiki, ku więcej życia. Eee, muszę jakoś zwiększyć zasięg. Ale jak, może drillbimy tutaj? zwiększałem ten zasięg, nie? Eee, nie, to do zielonych chcę dojść. <laughs> nie podoba mi się to się goblin jest faktycznie mocny. Wow, jakiegoś hity sadzi. jednego goblinem co zrobił w takim rajd skoro jest taki kozak. Bo ulepszenie tego emeraldy kosztuje 18 many, 110 370 życia. Magic attacks, deal area of damage, buffs ogres with 10% damage, Free stacks, 5 charges. Okej. Okay. Teraz te bossy idą. Nie mam czarów. O kurde, Rust. Reduce units armor. Dwa ładunki wezmę tego rasta, Bo będzie potrzebne coś, czuję goł. Mi się wydaje, że będzie potrzebne. Mhm. I drugi ładunek. Black Boner. Okej. Okay. To że intrygująca nazwa. Upgrade przez 18 many 110 golda. Mm -hmm. Co zrobić, by zwiększyć zasięg tego drilla? Mm -hmm. Ile? 18 many? Czyli będę potrzebował plus jeden plus jeszcze. Gdzieś tu miałem drugie złoże many chyba, nie? Plus jeden. dobra, 8 A. A, ulepszanie tych budynków zwiększa zasięg. Okej. Okay. Food. Już prawie jestem. Ulepszanie budynku zwiększa zasięg. Do tych emeraldów się zdecydowanie muszę dostać. Kurde, już prawie. Almost there. Almost there. Kostuchy tutaj nadciągają. Kostuszki, kostuszki. Dużo tych kostuszków. Mhm. Dobrze, no, że te gobliny, mimo wszystko, mają dużo życia. Twarde są i dużo biją. To jest bardzo duży plus. Upgrade 110, no shhh. Brakło mi 8. Ogry, Aha, to baffuje ogry. Ogry to są te najsilniejsze jednostki, tu. Więc to jeszcze jeden goblin. No to wygląda, że za bardzo nie mam opcji. Tu mogę zrobić za manę upgrade Za to Dalej nie sięgam I za złoto jeszcze mogę jeden upgrade i jeden za manę jakiś spell by się przydał Rage Rust Hmm, nie wiem Nie podoba mi się to oj, ale próją Włoho, jeszcze jakieś odpychaczki Mhm. Będzie dyntka, chyba. Tu gdzieś range się zwiększał. Fire rate. Damage. Dobra, przetrwam, ale bez bonusu. Damek, jak zabija, to plus jeden golda tylko. Mhm. No, Ja pierdziel, tyle i brakło, nie? Tak, niewiele. Drill. Sięgam tu. Aha. Super. Musiałem w tego drill tu walnąć i wtedy jeżeli tu coś będzie, to to zacząć ulepszać. Yeah! Najgorzej. Najgorzej z możliwych. Zamek. Regeneracja apeków. Drill damage już jest maksymalny. Eee, poison. Dobra. Idzie fala jakie nadciągają. Stożyćka. To mają te, te półoki z tyłu. No, to niedobrze. Mhm. Mhm. No, już będzie coraz gorzej. Strasznie duży zasięg. 6. Long range. High damage. Mhm. Dobrze, że zamek też ma duży range. go buffować. Regenem mu zrobić większą. Eee... Drill. Serio, nie ma tu nic. Kuźwa. Tutaj jeden upgrade. Nie mam. Nie zrobię upgrade'u, bo nie mam. A to pewnie jeden by mi wystarczył do tych zielonych dojść. No, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. No, ale co zrobić? No nic więcej nie wykombinuję. Za mięso mogę ulepszyć poison jakiś, i za żelastwo mogę zwiększyć range. Ok, i za manę mogę zrobić weakness spell. Hmm, no to go. Dobra, z tą falą sobie porady na szczęście końcu jakiś bonus, bo tu będzie 84 z tego wszystkiego. Żeby było też to ugrać. Kurde, no. Oj! Jak w sumie to myślałem, że bez problemu ugram a to na farcie trochę. Jeden goblin. Mogę ulepszyć 110 i 18. Nie mogę. Trola nie ulepszyłem nie zielonych. Do zielonych to mi brakuje dosłownie, tak jak mówię jednego upgrade'u, nie? A tu znowu nic nie ma. Yee, yeah, najgorzej. W złym kierunku poszedłem, a to wygląda. Dobra, 102, eee... mm -hmm. za 85, nic spój, muszę jeszcze dwa grunty tutaj postawić. Mięsko, spele jakieś. Eee, rage, Buffs Damage, Fireball. Distraction Swamp, Weak Arms. To wezmę i rzucę już tutaj na to całe bydło. Mm -hmm, tu nie biją tych co tutaj są z przodu, nie wiem zły, zły targeting. Ale golda straciłem dużo mm -hmm. Great Dobra, jeszcze przetrwam, ale bo to widzę. Nie wiem ile jest fal, nie pamiętam. Ja wiem, że dużo. Uh. Real Beam, Food Found, no ale to mi nie zwiększa, to bym tutaj mógł do tego dojść, co najwyżej do większej ilości many. Większa ilość many mi niewiele da. Mm, złotko, złotko mogę podbić jeszcze. <słodko> 2, bo to widzę. To też jest złotko. 52,6 jeżeli przetrwam. Bo lotar. Lotar? On wygląda jak Uter. Nie mam speli żadnych, raz czy coś? Nie mam żelaza. Wszystko zużyłem. Za dużo zużyłem. Za mało troli przede wszystkim. No bo, no bo nie miałem emeraldów, nie Dlatego nie mogłem więcej troli kupić. No i jest nadzieja, że ugram to. Dobra, tam radę na farcie. Tyle, koniec. Nie bawię już kolejnej fali. Victory. Totalnie na farcie, bez jakiegokolwiek tutoriala na żywca poszedłem. Nie wydobyłem żadnego kryształu. Mines, level 0, victory, rest, mine. Enemy skills, mines build. Bosses killed, spells cast. Win reward 20 golda plus 1 czegoś. Bonusy to the map. O i tu jest mapka kampanii jak widzicie. Tu są jakieś moje surowce widzę. Tu jakieś jeszcze są dziwne rzeczy. Select builder. Orc or elf. Open builder. Muszę go odblokować. Swamp monster. Elf, re, elf archer. Wyvern. I ice mage. Muszę go odblokować. 5, 10. 10. Teraz dostałem... Bonus 20 chyba golda i plus 1 jakiegoś czegoś. O, tu, aha, i tu można też sobie ulepszać. Przyrosty z tych z tych rzeczy. Dobra, co to jest? Artefacts and spell shop. Here you can buy and sell artefacts and spells. Player's property. O, to dostałem. Walking Bomb. One charges gives a bomb to a unit which will explode when he died dealing 120 damage in an area. To buy. Artefact level 3, artefact level 1 nie stać mnie, to mógłbym sprzedać zatrzymany, back, research towers, o, oh. to są jakieś neutralne chyba, które mogę wybadać, ok, i upgrades, income in level, res at level start. Resources, chyba, oraz to jako resources i level card 1% level res, resource taken to map. Upgrades dużo tego jest, powiem szczerze. Widać, że gra jest no, nadal mimo wielu lat. Bo to chyba czujesz, że to jest jedna osoba to robi. Tak jak kurde, zrobiła mapę do StarCraft'a, tak wrażenie odnoszę, że tę gierkę również robi jedna osoba. Czyli ten pierwotny twórca mapy. I pewnie to też w związku z tym dlatego tak wolno idzie, bo jednak robiąc mapę w grze, która daje do tego narzędzia, cały edytor i tak dalej. No to mamy gotowe elementy, tylko sobie robimy w głowie tworzymy co chcemy. Plus jeden żarełka. ok. czyli tu lepszą żarełko. W tej mapie bym ulepszał pewnie coś innego. No, level 1, tu mogę atakować. No, także wracając do tematu, że jeżeli jedna osoba robi mapę do gry, która ma wbudowany edytor i daje wszystkie narzędzia, to jest to zdecydowanie zupełnie inna opcja zrobienia czegoś na gotowych już narzędziach, niż jednak zrobienie wszystkiego od zera, szaty graficzne jednostek, bo widać, że tu jest bardziej fantazy, takie bardziej to Warcraftowe są klimaty, or orki, elfy i tak dalej trole jakiś tam wywerny, więc widać, że to jest motyw odwzorowany bardziej pod fantazję, a StarCraft jednak był bardziej sci-fi, nie? Więc, no, też tworzenie modeli jednostek, stworzenie ikon całego interfejsu i tak dalej, no, schodzi z tym. Zwłaszcza, jeżeli rzeczywiście jedna osoba nad tym pracuje, bo w sumie to nie wiem, czy więcej niż jedna. Nie, nie zagłębiałem się aż tak bardzo, ale powiem szczerze, no, gra ma naprawdę bardzo fajna. Ciekawa. Myślę, że... Od czasu do czasu do niej wrócę. Może nie będzie to jakiś mega częsty, częsty tytuł grany u mnie, aczkolwiek wygląda interesująco, intrygująco i na pewno będę chciał do niej przynajmniej raz na jakiś czas wrócić, z jedną, dwie mapki zagrać. Także dajcie znać, czy Wam się podoba. Jeżeli tak, to możecie sobie zerknąć za nią sami, i dodać do listy życzeń, czy coś, poczekać na jakąś wyprzedaż, chociaż gra sama w sobie chyba specjalnie droga nie jest. Tam parę dziesiąt złotych, nie wiem. Mogę Wam dokładnie powiedzieć, bo otwarte 29 zł. Dokładnie w tym momencie ta gra kosztuje w obecnym stadium rozwoju. Bo to tak ja mówię, no jest to mimo wielu lat, jak widać, dość ubogie. Nawet nie ma żadnej nie wiem, muzyki, dźwięku w tle, tylko e, nawet filmiki nie miały żadnego dźwięku na początku, jak grę odpaliłem, więc, no wiadomo, no jeżeli sam się robi, to. Ciężko jest zrobić wszystko samodzielnie, jeżeli się nie zna też przede wszystkim na tworzenie muzyki, no to jest to dość ciężkie. Tak więc mi się osobiście gra bardzo podoba, zwłaszcza, że bardzo lubię mechaniki tower defenseów, jakieś tam hero Siege i tak dalej, ex hero siege, takie były chyba te mapy w Warcraftie i ogólnie przeróżne mapki, były e, właśnie typu Skibi, typu Legion, typu jeszcze masajnych innych map w Warcraftie, trójce, które, przy których spędziłem naprawdę dziesiątki, jak nie setki godzin i jest mi po prostu taki e, gatunek gier bardzo bliski, dlatego mega mi się to podoba jestem ciekaw rozwoju. Dajcie znać, jak, e, jak, jak, jak to w waszym odczuciu wygląda i czy mielibyście ochotę ewentualnie gierkę nabyć i być może kiedyś zagrać jakieś jeden na jeden online, bo czemu by nie. Także ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach, zapraszam oczywiście na Twitcha, zapraszam oczywiście na moje wszystkie media społecznościowe, które macie pod, pod filmem w opisie. No i tyle. Widzimy się już za jakiś czas pewnie. Trzymajcie się, cześć.